Cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dziś przygotowałem dla was materiał, w którym przedstawię wam moje top 5 czołgów drzewkowych 10 tieru, które według mnie są nieco przesadzone. A więc zaczynajmy! Szwedzki czołg ciężki Kranwagner. Ten czołg posiada magazynek z 3 pociskami, zadający średnio 440 uszkodzeń na strzał i 2,7 sekundy czasu przeładowania pomiędzy pociskami. I wydaje się, że to nic specjalnego, ale czas przeładowania pełnego magazynku to zaledwie 19 sekund. Jest to naprawdę imponujący wynik. Dla porównania, amerykański T-57 zadaje średnio 3400 damage'a na minutę i oczywiście jest to lepszy wynik na tle krana, ale T-57 jest wolniejszy i ma słabszy pancerz. Mobilność krana jest również znacznie lepsza niż większość czołgów ciężkich. Jakby tego było mało, twórcy gry postanowili go wyposażyć w jedną z najtwardszych wież w grze, a dzięki minus 12 stopniom opuszczania armaty jesteście w stanie wychylać się zza wzniesień i pagórków niemalże bez utraty HP. Kranwag to naprawdę zabójcza maszyna, ale posiada też kilka wad, jak choćby dość niską wartość penetracji czy prędkość pocisków. Ale da się z tym żyć. Pora na kolejny czołg w moim top 5. Japoński czołg średni STB. Nie jest tajemnicą, że jest to jeden z najlepszych czołgów średnich w grze. Za jedną z największych zalet tej maszyny można uznać imponujące minus 14 stopni opuszczania armaty, a jakby tego było mało, to czołg jest w stanie zadać niemalże 4000 średnich uszkodzeń w ciągu minuty. Myślę, że nie muszę wam wyjaśniać, jak fajne jest to w grze. Inne cechy tego działa, jak stabilizacja, celność i czas celowania, nie są już takie dobre. Pancerz STB jest dość słaby, właściwie nie ma go wcale, jedynie wieża potrafi coś odbić. Patrząc całościowo na STB, jest to jednak świetny czołg z mega fajną mobilnością i penetracją. A tak na marginesie, to nie rozumiem, dlaczego twórcy gry zrobili tak mocny czołg. Kolejną maszyną w moim zestawieniu top 5 jest radziecki obiekt 268, wersja 4. Ten radziecki potwór posiada rzadką kombinację opancerzenia i mobilności. Jego pancerz jest naprawdę mocny. Wystarczy spojrzeć na przednią płytę, której nie da się niemalże przebić, nawet pociskami premium. Słabym punktem obiekta jest na pewno belka czy też właz góry po lewej stronie, ale jest on dość mały i trudny do trafienia. Pancerz boczny tej maszyny jest również bardzo dobry, a wygląda to jeszcze lepiej, jeżeli w ulepszeniach polowych zrobicie sobie wzmocnione zawieszenie, które daje plus 30% do wytrzymałości zawieszenia. Obiekt 268 wersja 4 jest jednym z niewielu czołgów, które mogą sobie pozwolić na ostre atakowanie rywali i nie bez powodu w naszej polskiej społeczności jest nazywany dzikiem. Niewątpliwie nie ma perfekcyjnych czołgów w grze i dzik nim również nie jest. Słabe opuszczanie działa, długi czas celowania czy rozrzut na 100 metrów nie powalają. Czas na następną maszynę. Super Conqueror, czyli brytyjski czołg ciężki. Stabilizacja, celność i uszkodzenia na minutę w tej maszynie są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dobra penetracja czy minus 10 stopni opuszczania armaty sprawia, że przyjemnie gra się tym pojazdem. Jednak ma on też swoje minusy. Głównie chodzi mi tu o dolną płytę i właz dowódcy na wieży. Podsumowując, Super Con jest według mnie jednym z najbardziej uniwersalnych czołgów ciężkich 10 tieru. A dzięki swojej zbalansowanej charakterystyce czuje się pewnie na każdej mapie. Pora na najnowszy czołg drzewkowy 10 tieru. VZ-55, czyli czechosłowacki czołg ciężki, który posiada niesamowity magazynek z 2 pociskami. VZ w ciągu 2 sekund jest w stanie zadać nawet 1000 uszkodzeń. I jakby tego było mało, ma świetną mobilność jak na czołg ciężki. Pancerz VZ-y, a zwłaszcza górna płyta, potrafi odbić wiele pocisków. Jednak nie jest to również czołg idealny. Słaba penetracja na goldzie, czy dość spory garnek, w którego łatwo się wstrzelić, to jedne z poważniejszych minusów tego pojazdu. Dziękuję wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego filmu
dajcie znać, co o nim sądzicie i napiszcie wasze top 5 czołgów drzewkowych 10 tieru w komentarzu. Ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia. Cześć.